Witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam na kolejny odcinek. Przede mną pretekst do tego odcinka. Mieszalnik do farszu. Nie używałem go nigdy do tej pory na filmach, a na kanale też wypowiadałem się, że ja osobiście nie mam takiej potrzeby, żeby go używać, bo zmielenie mięsa, wyrobienie ręcznie i przygotowanie do nadziewania, nie widzę korzyści czasowej w moim przypadku używania mieszalnika. Przy tych ilościach oczywiście, które ja robię, ale kilka razy, kilka dyskusji się na kanale odbyło, no i muszę przyznać rację, że po pierwsze są tacy, którzy robią więcej. Jeżeli robią więcej, mieszalnik zaczyna mieć już sens i to poważny. Poza tym druga rzecz, no nie każdemu idzie dobrze wyrabianie ręką. To też ręka musi być wyrobiona dość dobrze, żeby sobie z takim farszem poradzić. Więc i w takim przypadku mieszalnik jest wskazany. Więc żeby być w zgodzie ze swoimi przekonaniami, ale też i z tym, że chcę nieść jakąś wiedzę, to opowiem kilka słów o mieszalniku i na co uważać przy mieszalniku. I jak będziecie wybierali, bo chcecie wybrać mieszalnik dla siebie, to też zwróćcie uwagę na to, jakie rozwiązania są w nim zastosowane i co, z czym się te rozwiązania mogą wiązać. Więc po kolei, no co to jest mieszalnik? No to jest taka wanna, w której w środku, na wałku, jest zamocowany element mieszający, który poprzez obracanie powoduje przemieszczanie się mięsa i w jakiś tam sposób symuluje te czynności, które my wykonujemy ręką. Odpowiedni czas mieszania spowoduje to, że efekt będzie taki sam, a odpowiednio długi czas mieszania może spowodować, że efekt mieszania mechanicznego będzie zdecydowanie lepszy niż mieszania ręką, no bo jednak siły są ograniczone i przez jakiś czas można pracować, ale w końcu przedramiona mdleją i już więcej się z nich wycisnąć nie da. A żeby farsz był dobrze wyrobiony, to musi być wyrobiony odpowiednio, musi puścić klej i musi się bardzo wyraźnie skleić. Dlatego w pewnych uzasadnionych przypadkach mieszarka jest jak najbardziej wskazana. To, że ja jej zwykle nie używam, to tylko znaczy, że robię mniejsze ilości i mam odpowiednią ilość siły w przedramionach, żeby sobie z wyrabianiem ręcznym poradzić. Dobrze. Na co należy zwracać uwagę? Przede wszystkim pojemność musicie sobie dobrać do wielkości waszej produkcji. Przy czym nie należy bezpośrednio patrzeć, że 20, tam załóżmy 1 litrów mieszarka, to jest 21 kilo mięsa. Nie, nie, nie. To podzieliłbym to mniej więcej przez połowę. To ile wyjdzie na raz do takiego wskaźnika litrowego. I to będzie tak bardziej bliskie prawdy. Pojemność litrowa może być większa, ale to mięso ma się nie wywalać ze środka. Mieszalnik może mieć pokrywkę, może nie mieć pokrywkę. Ten akurat Maja, to w tej chwili jej nie mam przy sobie na stole, bo nie będę takiej ilości robił, żeby bać się, że coś z niego wypadnie. Co jest istotne? Istotny jest rodzaj napędu. Zawsze oczywiście korba. Zwykle ten napęd można zamienić na napęd mechaniczny, ale są dwa rozwiązania przekazania tego napędu. Tak jak tutaj, czyli napęd bezpośredni, prosto z korby na mieszadło. To znaczy się jeden obrót korby, jeden obrót mieszadła. Zalety: szybsze i skuteczniejsze mieszanie. Wady: ciężej, bo jednak tu jest ten farsz i trzeba też siłę odpowiednio włożyć i tylko to ramię, które tutaj mamy na korbie, nam pomaga, wspomaga. Są rozwiązania inne, że tu jest przekładnia, czyli załóżmy 3 obroty czy 2 obroty korbą, to jest jeden obrót mieszadła. Są i takie, gdzie tych obrotów trzeba wykonać więcej. Zalety: bardzo lekko. Ile byście mięsa nie naładowali, to miesza się zawsze bardzo lekko. Ale żeby wyrobić wkład, to trzeba się naprawdę, naprawdę bardzo mocno i dużo nakręcić. Leciutko, ale trzeba kręcić. No i trzeba kręcić w miarę szybko. W tym drugim rozwiązaniu, gdzie jest przełożenie, warto mieć napęd mechaniczny. Bo wtedy, jeżeli jest napęd mechaniczny, to wielkiej siły nie trzeba. Elektryka, czy elektryczny w tym sensie mechaniczny, źle powiedziałem.
Napęd elektryczny. I napęd elektryczny, większe obroty, nie trzeba wcale takiej dużej mocy, bo jest przełożenie. I suma summarum, mieszadło kręci się dość szybko i mieszanie jest skuteczne. Przy mieszaniu ręcznym naprawdę trzeba się mocno i szybko nakręcić. Jest lekko, ale tracimy z kolei siły na dużo ruchów. Kolejna ważna rzecz. Czystość. Trzeba zwrócić uwagę na to, ile trzeba pracy włożyć w przede wszystkim umycie po, ale także i umycie przed. I do tego dochodzi jeszcze konserwacja, ponieważ tutaj są elementy ruchome z jednej, z drugiej strony. To wszystko powinno być w jakiś sposób smarowane. I teraz, jeżeli do tego dochodzą przekładnie, one zwykle może być wskazanie, że powinny być smarowane smarami technicznymi. Jestem bardzo ostrożny w patrzeniu na to, czy ten smar techniczny nie ma przypadkiem szans przedostać się do farszu. I na to trzeba zwrócić uwagę, jak to jest rozwiązane. Tutaj jest o tyle łatwiej, że tu nie ma żadnej przekładni i są tylko tuleje z jednej i z drugiej strony, ale smarowane też być powinny, więc ja tutaj użyję zwykłego smalcu, który absolutnie w niczym przeszkadzał nie będzie. Nawet jak się z farszem pomiesza. Czyli tuleje nasmarowałem. Tymi ruchami wprowadziłem smar do środka. Tak samo tutaj obrócić. Odrobinę smalcu też tutaj, w tych punktach, gdzie się będą stykały. I sprawę smarowania mamy załatwioną w sposób nieszkodliwy dla tego, co będziemy mieszać. I to jest bardzo ważne. Teraz to zamontuję. Zmontowane całkiem szybko. Na razie to odstawię na bok. W zasadzie może to stać, nie przeszkadza mi. A czas się wziąć, bo to jest pretekst, tak jak powiedziałem. A wykonam sobie kiełbasę. Odtworzenie domowych zapasów kiełbasy, która ma być taka podręczna. Już to kilka razy robiłem. Przy czym tutaj jest w ogóle bez soli pekującej. Żaden konkretny przepis. Przepis tak zwany z potrzeby chwili. Więc takie mięsa, jakie miałem w zamrażarce, bo wszystko to są mięsa rozmrożone. Za wyjątkiem słoniny, która jeszcze jest zamrożona, ale o tym zaraz powiem. Co do smaków, usiedliśmy sobie w domu, porozmawialiśmy, co byśmy chcieli, no i taka będzie. Przyprawy mam przygotowane. Czosnek, tam jest około 5 ząbków. Sól w ilości po 17 gramów na każdy kilogram. I to jest sól zwykła, tak jak powiedziałem, nie sól pekująca, więc nie będzie tutaj zachowania koloru. Będzie to taka staropolska, swojska kiełbasa, raczej szarawa niż szaro-brązowa, niż różowa. Do tego bazowe przyprawy. Ziele angielskie łyżeczka i papryka, czyli w płatkach. Może być oczywiście inna. W płatkach jest o tyle, żeby skoncentrować te punkty ostrości. Też jedna łyżeczka. Co tam jest dalej? Dalej jest tak. Pieprz czarny mielony pół łyżeczki, kozieradka pół łyżeczki, kolendra pół łyżeczki, kminek mielony też pół łyżeczki i płaska łyżeczka cukru. To są przyprawy. Tu jest łącznie około 5,5 kg. W przybliżeniu 3,4 szynka. Czyli można powiedzieć kiełbasa szynkowa w jakiś sposób.
Dodatek wołowiny to jest 0,7 kg i 1,1 kg podgardla, czyli składowa tłusta. Jeszcze jest 30 ponad deko słoniny i jak to będę mielił? Wołowinę podgardlę na najdrobniejszym oczku. Zaraz zmielę. Czosnek też puszczę przez maszynkę. Następnie zmienię oczko na ósemkę i na ósemce zmielę okrawki z szynki, czyli to te wierzchnie warstwy pokroję i te miejsca łączenia się poszczególnych mięśni, a to najczystsze i najpiękniejsze mięsko na szarpaku. Wszystko zostanie zmielone, potem przerzucone do mieszalnika, porządnie z przyprawami wymieszane. Będę mieszał tak długo, aż porządnie się sklei. Mam przygotowaną wodę, przegotowaną, ostudzoną w ilości pół litra, no to jest ponad 5 kilo, więc tyle powinno dać się wrobić. Zobaczymy, nie będę cały od razu wlewał, tylko po trochu. No i co? Jak już tylko wymieszam, stawiam na dziewarkę i nadziewam. Wszystko jednym torem. Nie ma odkładania do lodówki, nie ma sezonowania. Tutaj sól pekująca nie musi mieć czasu, żeby zadziałała. Tylko i wyłącznie porządnie wyrobić, żeby było kleiste mięso i pakować w osłonki, grzać wędzarnię. I jeszcze dzisiaj późnym wieczorem kiełbasa gotowa będzie. Działam. A, ważna rzecz. Słoninę będzie ta zamrożona, zmielona na oczkach 8. Po co? Po to, żeby nie rozpadła się zupełnie, tylko żeby były takie większe wtręty tłustego, które też się w kiełbasie mają znaleźć. Kiełbasa docelowo będzie wędzona na gorąco, podpiekana w wędzarni i jeszcze podsuszana. O, i teraz powiedziałem wszystko, reszta to jest praca. Mieszanie zakończone, nadziewarka jelita przygotowane, zaraz będę działał, ale jeszcze parę słów na temat samego procesu mieszania. To było widać chyba na filmie, jak że się potrafią warstwy mięsa gromadzić na bocznych ściankach i z reguły po narośnięciu do pewnej wysokości one się przełamują i wpadają na te mieszające łapy, więc z tym problemu nie ma. Ale niewykluczone, że czasami się raz na jakiś czas coś spiętrzy i nie chce się oderwać, co tylko dobrze świadczy o kleistości mięsa. I jakaś łopatka drewniana albo coś w tym rodzaju powinno być pod ręką, żeby co jakiś czas to zgarnąć. Dobrze też jest raz na jakiś czas, na kilka razy zmienić kierunek obrotów, po to, żeby zruszyć to, wymieszać jeszcze bardziej.
Doktor ekonomii, momenty mieszamy, no do tego momentu, aż to będzie ewidentnie klejące ciasto. I stara próba przyłożenie no, większej masy, bo takiej małej to, to żadna próba, to musi trochę ważyć. O. Nie ma się prawa oderwać. Jak dobrze jest wymieszane, dobrze klei, to można to stąd zabierać. No i teraz tak. Jak stąd wybrać? Tu są noże, miesiadła, co prawda nie tak ostre, żeby pokaleczyć, no ale jednak przeszkadzają. Ja zawsze z grubsza ile mogę, tyle wyciągam i ładuję do nadziewarki, ale chwilę później wyjmuję ten nóż całkowicie, żeby tu nie przeszkadzał. I dopiero potem wyjmuję, opróżniam resztę. Rozwieszam kiełbasę w temperaturze pokojowej, żeby wyschła na kilka godzin. Następnie umieszczam ją w wędzarni i razem z wędzarnią rozgrzewam do 60 stopni. Porządnie już podsuszona w wędzarni. Wsypuję do generatora dymu z rębką bukową. Zmieniam temperaturę na 70 stopni i rozpoczynam dymienie. Po 2 godzinach dymienia. Czas na kolejną zmianę temperatury 85 stopni i kolejną godzinę. Gotowe. Wieszam w temperaturze pokojowej na 2-3 doby, żeby podeschła, a potem znoszę do piwnicy. Po tygodniu. Czas na degustację. Bardzo, bardzo fajnie smakuje. Intensywna, pachnąca, smaczna i zdrowa. Nie oprę się, jeszcze jeden kawałeczek. Wyraźnie pieprzna. Ale ilość pieprzu musi dopasować do siebie. Chciałem, żeby ona miała taki lekki pazurek i tak ma. Kilka plasterków jeszcze do zdjęcia. Dosłownie nie mogę się jej smakiem nacieszyć. Ścisła, zwarta, dobrze wyrobiona. Reszta wróci do podsuszenia. Jeszcze. Jak porządnie podeschnie, można trzymać i niech schnie dalej, albo zapakować próżniowo. I wytrwa naprawdę, naprawdę bardzo długo. Na długo wystarczy. Domowa, pyszna, własnej roboty, kiełbaska swojska. Przy czym żaden konkretny przepis, po prostu wymyślony. To już na dzisiaj wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrypcji kanału. Będzie mi miło, jeżeli klikniecie ten dzwoneczek, żeby otrzymywać komunikaty o kolejnych odcinkach. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.
Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie. Na razie.